Jest i ona. Kasiu, witamy cię serdecznie. Dzień dobry. Przed chwilą powiedziałaś, że historia jest bardziej skomplikowana, że to nie tylko za sprawą męża, ale też tam córka, tak? Wiesz co, to jest na dłuższą rozmowę, dlaczego mój mąż w ogóle został trenerem Płotków, a to w zasadzie wszystko wynika ze sprawności naszej córki, że gdzieś dawno temu trener Motyl zwrócił uwagę, tutaj to nie nadaje się do telewizji, by trzeba było wypipczyć, jak zobaczył, jak Ola biega, powiedział, patrz pan, jak ten żłobek, tak, słynny, bardzo znany pierwszy trener Patrycji Wyciszkiewicz, więc tak zaczęliśmy zwracać uwagę, jak ten żłobek. A powiedz, Kasiu, jak to jest spakować swoją rodzinę i zmienić zupełnie, totalnie miejsce zamieszkania? Wiesz co, ja to robię od dziecka tak naprawdę, bo i studia poza Poznaniem, we Wrocławiu studiowałam, po szkole dostałam propozycję pracy w Szczecinie, tam zniknęłam na 10 lat. Potem poznałam mojego męża, jak wróciłam do Poznania i nagle znowu ruszyłam tu Austria, tu Włochy, tam gdzie on był trenerem, tam za nim jeździłam, więc ja mam taki system, ja zawijam tylko dywanik, swój ulubiony i przenoszę się w wybrane miejsce, rozwijam, a dywanik dla mojej suczki, która nienawidzi leżeć na podłodze takiej bez dywanu. Ale wiesz, no tutaj teraz sprawa wygląda trochę inaczej, no bo jest jeszcze córa. 10, tak? 10 lat? 10 lat. No właśnie, tak. To szkoła, zmiana otoczenia też. Wiesz co, okazało się to prostsze niż myśleliśmy. Tak nas trochę złapała ta cała pandemia w Lublinie. I tak zostawaliśmy, mieliśmy przywieźć męża na trening, na obóz, a się okazało, że zostaliśmy z nim. Ona się zaczęła zaprzyjaźniać, to tak naprawdę ona nas zaprzyjaźniła z cudownymi ludźmi, których pozdrawiam teraz z Lublina, którzy nas otoczyli opieką, zorganizowali nam miejsce, gdzie teraz mieszkamy, zorganizowali nam całe życie. Pani wiceprezydent, nagle się okazało, że ten Lublin jest tak serdeczny i pomimo wszystkiego zamknięcia i tak dalej, myśmy się zakochali w tym miejscu i Ola się zakochała. Ola ma tam swoją ukochaną stajnię, swoją przyjaciółkę i ona nie chciała wracać. Myśmy wszyscy tu odzyskali życie i rodzinne i nagle mój mąż nie musi ciągle podróżować i jeździć w poszukiwaniu hali lekkoatletycznej, której nie ma w Poznaniu. A tu mamy 5 minut do wszystkiego i przepiękne miejsca kulturalne i restauracje i zawodnicy Piotra też widzę zyskali życie, bo to życie w Lublinie oczywiście jak to się wszystko otworzy, to wróci do normy, ale widzę po wakacjach, że oni mają znajomych, gdzieś wychodzą. Tego nie było w Poznaniu, bo jeden przyjeżdżał, drugi wyjeżdżał, a teraz wszyscy siedzimy na kupie i jest nam po prostu cudownie. A jak ty się odnalazłaś? Ja mam tak blisko do pracy. A masz blisko, no właśnie, bo o to chciałam zapytać, bo wiesz, tak. Tutaj mąż ma swoją halę, córka ma konie i też treningi swoich przyjaciół, a jak w tym wszystkim ty się odnalazłaś? Co znalazłaś dla siebie? Triathlon? Ja uprawiam triathlon, czyli pranie, sprzątanie, gotowanie. więc jest naprawdę wspaniale. Ja taką codzienność ogarniam. Jest jej sporo, więc tak naprawdę się nie nudzę, no oraz się zaangażowałam natychmiast, jak tylko się dało w pomaganie, bo pomaganie mam we krwi i jestem, wiesz, w drużynie Szpiku od ponad 12 lat. Drużyna Szpiku, moja poznańska, mnie nauczyła, jak pomagać z głową. W związku z tym no też się zaangażowałam bardzo w Lublinie. Ostatnio w weekend robiliśmy akcję hospicjum w imieniu Madzi Różdżki dla małego księcia, a teraz ruszamy ostro z Ninką, która jest chora na SMA. Rodzice są z Lublina, do mnie napisali, no więc dla mnie to jest po prostu sekunda. Ja mówię natychmiast musimy się spotkać i pomyśleć, co można zrobić w Lublinie, bo ja jeszcze się tak nie za bardzo orientuję. Natomiast no, odzew był tak wspaniały, jeśli chodzi o miasto Lublin, że natychmiast milion propozycji, co możemy oddawać na licytację, wszystko oddajemy, więc ja się nie nudzę. Ja naprawdę, ja mówię, człowiek inteligentny wszędzie znajdzie sobie zajęcie. Siedzę w górach, w których nic nie ma do roboty poza spacerami i też jestem szczęśliwa, więc ja jestem szczęśliwa tam, gdzie jest moja rodzina, więc... A propos tych licytacji, no to do studia przyniosłaś... Tak, nie lada gratkę. Ja tak. Siebie przyniosłam. Oczywiście. Pięknej sukni czerwonej. Ale to właśnie chodzi o to, że sukienka jest na licytację dla Ninki, od mojej przyjaciółki, która,
która po prostu szyje na te wszystkie licytacje sukienki, które ja potrzebuję od poznańskiej firmy Malin, bo chciałam powiedzieć, że to jest możliwe, bo my teraz zbieramy dla Ninki, więc wskakujcie na naszego Facebooka. Natomiast rok temu była duża zbiórka, pierwsza zbiórka dla Aleksa z Poznania. I się udało zebrać. I się udało zebrać, dokładnie 24 grudnia zebraliśmy pełną kwotę. Czyli tylko ponad Aleks 9 milionów. Musiał, tak, tylko Aleks musiał polecieć do Filadelfii i tam przyjął ten lek. A teraz lek, już terapia, ja witam serdecznie wszystkie dzieci z SMA. Czerwony dywan będę rozkładać, bo w Lublinie ten lek podają, więc i a propos gratki, bo mówimy dużo, no bo właśnie, ja mówię oprócz szybko, tego, że przyniosłaś siebie. Przyniosłam faceta ze sobą. Przyniosłam bardzo przystojnego, przepraszam, kroczem. Teraz, przepraszam, nie, to jest tak. I to jest, powiedz... Bo Janusz ty, Kołodziej, tak, daj, ja pokażę. Tak, to ty jest, pokaż, bo ty jesteś świetny w tych Kevlar żużlowych historiach. Kevlar Janusza Kołodzieja, jestem z Zielonej Góry, jako też fan żużla. To jest Janusz Kołodziej, czyli Kevlar pewnie z Fogo Unii Leszno. Wiesz co, to jest kadry narodowej. A z kadry, tak. No tak, z kadry tak, narodowej. Tak, tak. No wiadomo, mistrzowska drużyna. Tak. Drużynowe Mistrzostwa Świata, a Janusz Kołodziej, no to jest facet nieprzeciętny, już mistrz jest, Polski. Tak, jest na Allegro, drużynie, więc, indywidualnie. Więc wskakujcie po prostu na mojego Facebooka i licytację dla Ninki. Jest do wylicytowania razem z sukienką. Dla pani coś miłego i dla pana coś miłego. Zastanawiałam się, w czym przyjść. Wiesz co, ale gdybyś przyszła w Kevlarze, też by było dobrze. No to wtedy wartość by jeszcze show by po prostu... Myślę, że tak. No zaraz założę. Kasieńko, a jak tam twoje sprawy zawodowe? Zobaczymy cię gdzieś, bo tak ten tęsknimy za tobą na szklanym ekranie i w ogóle bardzo byśmy chcieli tutaj apel sprawy do wszystkich. Sprawy zawodowe to tak jest, wiesz, no w dzisiejszych czasach są trudne do przewidzenia sprawy zawodowe. Gdzieś tam kilka projektów gdzieś w mojej głowie się rodzi, natomiast no teraz się skupiłam bardzo na rodzinie i cieszę się, że trochę jest taka bardziej cisza, ale knujemy, kombinujemy. Ja na miejscu już w drużynie Ninki mam też Anię Manię, przepraszam, żebym dobrze powiedziała, Boże, Sieklicką. Przepraszam. Siekludzka. Siekludzką, tak, tak. A nie Manię Siekludzką. Anna Maria. Tak, przepraszam, Anna Maria, więc razem knujemy tak coś, więc no dobra. Myślimy. Czekamy, Kasieńko, tak, w takim więc, razie. Więc bardzo nadzieję, mocno ściskamy kciuki tak, za ciebie, za twoją całą rodzinę. Tak, bardzo dziękuję. I za wszystkie zrzutki. Jest nam wspaniale i pamiętamy, pomagamy wszystkim dzieciom, bo jeszcze jest dziękujemy za twoje ogromne wiele czerwone dziękuję serce. Bardzo.